Co było, co jest i co będzie. Wróżba z kart Tarota i Lenormanda. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że Państwo są obecni, słuchają, oglądają. Wszystkich nowych oczywiście zapraszam do subskrypcji, jak zwykle. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byście dostawali codzienne premierki ode mnie z wróżbami na rozmaite tematy, rytuałami, horoskopami itd. Zapraszam Państwa do komentowania, do lajkowania. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia i zdjęć. Piszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w komentarzach i pod filmikiem. Również w filmiku wyświetlam mój adres e-mailowy na początku, więc zapiszcie sobie mój adres i napiszcie mi, jaką wróżbę chcecie. Mam różne opcje, a ja wyślę Wam oczywiście warunki takiej wróżby. Zapraszam. Teraz, kochani słuchacze, co było, co jest i co będzie. I w przełożeniu kart Tarota i Lenormanda zobaczmy temat. W Tarocie pokazał się już temat miłosny dla Was, czyli kochankowie. To jest szósta karta Wielkich Arkan, kochankowie. Oczywiście jest to romans, gorąca miłość, gorąca afera, wspaniały seks. Tutaj chodzi szczególnie o sprawę seksualną, aferę seksualną, ponieważ widzicie tutaj kolor czerwony jako symbol namiętności, pożądania, wielkiej seksualności, ognistym tutaj charakterze tej karty. Kochankowie, czyli chodzi tutaj na pewno już o jakiś romans, jakąś znajomość. W kartach Lenormanda jako temat wyłania nam się kotwica. Chodzi tu o stabilność. Chodzi o stabilność tej relacji, jakakolwiek by ta relacja nie była. Czy tylko przyjaźń plus, afera, romans, czy po prostu tylko seks lub jakiś typ relacji rzeczywiście nowej lub miłosnej, to chodzi tutaj o stabilność tej relacji. Ponieważ widzimy dużo ognistości, dużo ognia w tej relacji, dużo chemii, tak? Ale chodzi również o aspekt stabilności. Zobaczmy, kochani, teraz, co pokażą karty. Co było? Karta Tarota pokazuje 7 buław. Siedem buław to karta mówiąca o tym, by wyznaczać granice, by mieć dobrą pozycję i nie walczyć, jeśli nie ma takiej potrzeby. Myślę, że w przeszłości, bo to jest aspekt co było, w przeszłości postawiłyście tutaj partnerowi lub partnerce, czyli osobie ukochanej, jakąś granice, dotąd i nie dalej. Czyli zaznaczyliście, pokazaliście swoją granicę, że dalej już nie może się on posunąć i nie dacie się zranić. Myślałyście w przeszłości o sobie, o tym, by sama ze sobą dobrze się czuć, a partnerowi, tak jak powiedziałam, postawiliście pewne warunki, być może reguły, granice i pomyśleliście o sobie, by ten partner czy partnerka, osoba Wasza ukochana Was już więcej czymś, czy zachowaniem, czy słowami nie raniła. Jednakże w przeszłości były kontakty między Wami, były być może spotkania, być może myśleliście o spotkaniu, być może pisaliście, komunikowaliście się. Na pewno tutaj pragnienie komunikacji, pisania, spotkania w przeszłości, bo to co było,
Na pewno tutaj się pojawiło silne pragnienie, by komunikować, by się spotkać. Zobaczmy, kochani, co teraz jest, czyli teraźniejszość, co jest w tej chwili. W tej chwili jest śmierć, czyli zablokowane są spotkania, komunikacje, telefony, pisanie. Śmierć, czyli umarło coś w tym związku, w waszej relacji. Ta relacja, można powiedzieć, umarła. Nie ma praktycznie tutaj normalnej relacji. Jest być może kryzys, być może przerwa, być może jakieś sprzeczki, być może jakieś nieporozumienia, bo postanowiliście to zakończyć. Natomiast każda karta śmierci mówi o transformacji. Widzimy tutaj kartę bramy, czyli przechodzimy w inny wymiar i jest nowe narodzenie, znowu światło w tunelu, słońce, tak? Pojawia się słońce na horyzoncie, czyli coś się znowu nowego naradza, budzi. Transformacja w tym związku i nowy początek. Coś się odradza, jak Feniks z popiołów, by w ogóle zmienić tą sytuację, tak? Czyli coś się na nowo naradza, ale na innych warunkach. Przemiana, totalna przemiana, radykalna transformacja. I tutaj, co teraz jest, wiadomość. Jakaś wiadomość przyjdzie, informacja lub chęć rozmowy, chęć wyjaśnienia może spraw, ale na pewno potrzeba wymiany informacji. I te informacje już są teraz w drodze. A należy też mądrze się porozumieć. Sowa to jest symbol mądrości, więc potrzebne są mądre decyzje, mądre rozmowy, mądra komunikacja, by móc tutaj dokonać zmian w waszej relacji. Co będzie? Pięć kielichów. Pięć kielichów, pasywność, smutek, żal, strata, rozpacz, wspominanie, sentyment, żal, samotność. Także to, co będzie, to to, że myślicie, jesteście emocjonalne, owszem, ale macie żal, wspominacie, że coś się zakończyło. Widzicie, coś się tutaj wylało. Z pięciu kielichów dwa się wylały, rozlały. Nie ma w nich nic, pustka. Natomiast te trzy, które jeszcze są, istnieją, jest szansa. Są szansą te trzy, że coś można jeszcze zbudować, odratować. Te trzy kielichy, które są pełne, nie dostrzegacie. Nie są one dostrzegane przez ciebie, ponieważ jesteś smutna, sentymentalna, zamknięta w sobie. Pełna rozpaczy. I to jest karta przyszłości, ponieważ dużo niejasności, nieklarowności, dużo problemów, balastów, przeciążenia. Dużo skomplikowanych spraw, problemów, niedogadania się. Dużo sytuacji w tej relacji, które was obciążają, a nie radują. Które wam jakby zatruwają wręcz głowę. Macie również dużo negatywnych myśli, negatywnych energii. Przede wszystkim te zawikłania, ten marazm, który jest w tym związku, jakby zasmuca was, rozczarowuje. Nie daje wam wewnętrznego szczęścia, tylko emocjonalną apatię. Natomiast te chmury powinny oczywiście tutaj przejść. Niebo powinno się rozjaśnić. Te wszystkie problemy, niedogadania, kryzysy powinny w przyszłości przejść i niebo rozchmurzy się wtedy. Natomiast, no, mówiąc szczerze, w przyszłości, co było, co jest, co będzie, to, co będzie, jest smutne, pełne żalu, rozczarowania. Nie widzę tutaj szczęśliwego zakończenia, nie widzę tutaj szczęśliwego rozwoju. Nie widzę tutaj stabilizacji. Być może tylko seks. Seks, chemia, pożądanie, zależność. Ale nie widzę tutaj rozwiązania sytuacji.
Wręcz przeciwnie, kończy się tutaj to czytanie smutno, rozczarowanie wręcz, żal. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za obecność. Proszę serdecznie o lajki, łapki w górę, o komentarze i do usłyszenia już wkrótce.